Zostawcie SUBA! Zostawcie SUBA! Zostawcie, kala się. O co chodzi? O, od klauna, dobra. Słuchajcie, e, to już Wam mówię o co chodzi z klaunem. Dzięki, Marcin, za donejcika. Marcin, Witam bankusz, Cię bardzo tak liżej, serdecznie. 3 złotych. Słuchajcie, no więc tak. Eee. Jakby było tego wszystkiego mało, to ten klaun też jest powiązany w jakimś stopniu. Ze mną, to znaczy z... inaczej, kojarzycie moją sąsiadkę, tą do której wbijałem tam, wiecie, do mieszkania. Pamiętacie tego szota? Niektórzy z Was pewnie pamiętają. Um, no więc moi drodzy, do niej też ten clown się kontaktował. To jest w ogóle strasznie dziwna historia. Mam zdjęcia, które też Wam chcę pokazać na tym live. I y mam też. Y Mam też dowody na to, że ten koleś był na jej Instagramie. Pojebana akcja. Dobra. Elo elo 320, co tam Tio, u ciebie? Elo elo 320, co tam u ciebie? U mnie słabo, bo prawie miałabym sprawę w sądzie o zagrażanie życiu swoim i innym. O kurde. Uczniów nie wiem jak to inaczej napiać, no tak. tak lubię, lubię Lil -pipa. Pipa, Dzięki Olivia za donejta. Dzięki bardzo za donatika. lubię. Dobra, słuchajcie. Artykuł na który natrafiłem pozwolicie, że wyłączę muzykę, to jest ten artykuł, ten artykuł, natrafiłem na ten artykuł odnośnie, czy w Koszalinie grasuje klaun morderca. Tajemnicza postać wciąga internautów w śmiertelną grę na Instagramie. I generalnie doszedłem też do Instagrama tego gościa, bo to nie było problemem. To nie było problemem po tym, jak właśnie Nadia, czyli moja sąsiadka, napisała do mnie i powiedziała mi, że ten clown w ogóle się z nią kontaktował, Maria Kto, nie? to lubi tosty, wiesz. Bardzo lubię klauny i morderców, ale żeby clown morderca nie dziwię się. Lubię tosty i kaktusy. Pozdrawiam trzy złote. Dzięki bardzo. Dzięki Marian. Też lubię tosty i też lubię w sumie coś z kaktusa. Pokażę wam zdjęcia. W ogóle. Pokażę wam zdjęcia. Jak wygląda ten klaun. Czekajcie, tylko ja to, ja to chyba w photoshopie otworzę, bo tak będzie najlepiej mi robić zoomy. jak Siemka, DJ, właśnie za godzinkę wyruszamy szukać klauna. Mieszkamy w Świdwinie, 70 kilometrach od Koszalina. Domek, w którym rzekomo mieszka, jest w polowi drogi pomiędzy nami a Koszalinem. O kurde, to tak gruba złotych. akcja. To podsyłajcie wideo, podsyłajcie wideo. Też wideo jakieś są, bo wiem, że jeden z youtuberów nagrywał też odcinek, dobra. Słuchajcie, zdjęcia klauna. Generalnie chodzi o, dokładnie o taką dzielnicę w Koszalinie, ona się nazywa Jamno. Tak wiem, że u Fisiela było i u Fisiela też o ten odcinek będę oglądał, bo jestem bardzo ciekaw co on tam powiedział. Eee, i ten klaun, słuchajcie, kojarzycie, był niedawno taki film, ym, to chyba się nazywało, o klaunie. Pamiętacie ten film? Taki horror był w kinie niedawno wypuszczany, eee, no nie wiem, taki generalnie nie, niezbyt fajny horror, ale o klaunie. I to Zalakanie była tam mieszkam jakaś. tam w koszalinie. I ten klaun jest często widziany w mojej okolicy razem ze znajomymi. z nim pisałam jest bardzo miły trzy No tylko pytanie, czy on troluje, czy co. Dobra, pokażę wam zdjęcia. Generalnie to jest jakieś zdjęcie, ktoś zrobił z samochodu. Nie wiem, co ten koleś robił przy śmietniku, ale coś tam robił. Jest jeszcze drugie zdjęcie. Na, na, na tym zdjęciu już się odwrócił. To już jest trochę bardziej creepy. Crazyworld. Siemanko, Siema, Crazy World. Tak, złote. pamiętam, pamiętam. Dzięki za tonighta. I to jest już trochę bardziej creepy. Ja wam pokażę. No, o. Wyobraźcie sobie, jesteście nocą. Gdzieś, nie wiem, siedzicie ze znajomymi w samochodzie. Ja czasami robiłem tak na przykład, że. Mm, jechałem... Mm, na kebaba, a później... O, dzięki Agnieszka za trzy dyszki. A później z tymi znajomymi siedzieliśmy w samochodzie w nocy i wyobraźcie sobie, że podjeżdżacie gdzieś i kurwa stoi taki klaun. I co robicie? No to jest, to jest trochę creepy, nie? To jest trochę creepy. Odnośnie Gurala wypowiem się, jak skończę temat z klaunem. Dobra. Eee, także to jest trochę creepy I słuchajcie, to nie jest pierwszy post, gdzieś tam, który wylądował, bo pojawiły się posty Zdrow, na spotę Koszali, jak już wam pokazuję. No i oczywiście Izabela, haha, 25 zł. Pozdrawiam, dzięki za donate'a. dzięki dzięki za donecika. Dobra, to jest. Post ze spotet. Ja wyłączę tutaj, żeby wam to pokazać. I to jest nas spotet koszalin, nie? i to jest, a tymczasem w Jamie prawie dostałam zawału, nie wiem skąd i jak może ktoś się już z tym spotkał. No i to jest to zdjęcie z, tej, z tym tym. Martino, Bo to na Spotted się, wrzucali. fajny Pozdro, 3 złote. Eee, Dzisiaj mam coś na temat tego klauna, czy możemy jakoś wygodnie porozmawiać. Eee, Kamil styczeń. No nie wiem za bardzo, jak z tobą porozmawiać. Nie wiem za bardzo jak z Tobą porozmawiać. Dzięki za super czat. Wiecie co? Żeby te donaty tak nie przeszkadzały to ja może wyłączę tylko Iwonę i ten dźwięk taki... Yy... Czekajcie. Oliwcia, pamiętasz mnie? Zapiszesz mnie, pozdrowisz mnie i Nicole Garmisys od zi 30 zł. Tak, zapiszę. Za chwilkę będę zapisywał. Za chwilkę będę zapisywał. Dobra, zapisuję, zapisuję. Dobra, one już tak Was nie będą wkurzały. Już Was tak nie będą wkurzały. I to są te screeny i słuchajcie, wiecie co jest najgorsze, że ten clown kontaktował się z moją, z moją sąsiadką. To znaczy niektórzy z nim ponoć pisali, tak jak już niektórzy tutaj w donatach wysyłali, że niektórzy z nim pisali. Ja mieszkam w Koszalinie i do no teraz boję się iść do sklepu. No to taka przerypana akcja. To tak jak z tą akcją z BMW. Pamiętacie jak jeździły takie te samochody BMW, co ja robiłem o tym yy, odcinek? Też była taka akcja z BMW. To teraz jest z clownem i patrzcie. Patrzcie co się stało. Wszystkie zdjęcia polajkowane. Patrzcie to. Nadia mi powiedziała że po tym jak zobaczyła że yy, że on polajkował jej wszystkie zdjęcia. To się trochę zesrała. To się trochę zesrała. No to było chyba w Toruniu nie? czy coś takiego. No ogólnie na, na, w internecie jest siema siema poznań pozdrawia dziękuję. Dziękuję bardzo. Eee, Nick pedofil. O matko. No odnośnie Gurala się wypowiem też, bo po tym co wczoraj było na streamach, to serio mind blow, mind blow. Mm, dobra. G generalnie ten mm, generalnie ten clown ma też swojego Instagrama. Eee, ma swojego Instagrama. Nie wiem w jakim celu. No ale ma. Zaraz Wam pokażę, no te fotki są takie nie wiem czy to jest kolejna seria, kolejny jakby też próba wpisu ze strony, coś ze strony tych osób, które gdzieś tam kiedyś robiły na Snapie takie wiecie, creepy rzeczy, czy coś takiego. Tak, on z koszalina jest. I też zobaczymy sobie filmik, filmik tego, filmik Fisiela. No, ale na przykład na swojej story on rzuca coś takiego patrzcie. Jak to interpretować? Znaczy, no ja rozumiem, że, żeby wzbudzić wśród ludzi trochę strach i w ogóle. No bo no nie da się ukryć, ale dużo osób boi się klaunów. Yy, tylko po co wzbudzać w ludziach jakieś jakąś obawę? Yy, chodzi dokładnie o w ludziach. Jakieś jakąś obawę. E, chodzi dokładnie o Jamno, to jest z tego co wyczytałem północna część Koszalina e, Gdzieś tak położona mniej więcej półtora kilometra od jeziora Jamno chyba jak się nie mylę Elo, elo co mnie ominęło? No Reed do początek live'a Cię ominął e, Więc słuchajcie jest też filmik który gdzieś tam pokazuje gdzie ten koleś niby rzekomo mieszka nie wiem, czy to jest prawda, raczej to jest, wiecie, fake. I, i opisy są po angielsku. I don't know about a check, but you better keep your eyes in your head next time, motherfucker. I, I stoi tutaj w oknie. Przerażający temat. Jeżeli ktoś ma jakieś więcej info na, na, jego, na jego temat, to ja poproszę na maila, bo tutaj jest opisane z Koszalina i, i 3 stycznia tajemnicza postać ukazała się ponownie na przystani w Jamnie. 8 października w 2016 roku. Tutaj też są zapiski. 6 stycznia 2018 roku zostało utworzone konto na YouTube, w opisie którego widnieje cytat. Ej, on ma filmik na YouTube! O kurde, to też zobaczymy. O kurwa, on ma filmik na YouTube! O kurwa, to tego nie widziałem. Okej, okay, to, że ma Instagrama, to wiem, ale. Kim jest tajemniczy klan, internaci. Ej, dobra, ten artykuł tutaj całkiem sporo mówi o tym i tu jest jakiś filmik, czekajcie. Aha, policja chyba przyjechała. Nie za wiele da się wywnioskować. Już się posrałam, nie ma się czego bać, spokojnie. W lesie ma i ten, do, ten domek ma. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Ja poszukam więcej informacji na ten temat. Mam też ten film tutaj od Fisiela. Ten film ma 6 minut i 23 sekundy. Zaraz sobie, zaraz go sobie zobaczymy. Słuchajcie, kurwa, bo mnie to już wkurwia. Naprawdę, nie piszcie mi teraz klaun pedofil. Nie piszcie mi słuchajcie, o góralu, bo potem co wczoraj, wczoraj serio, ja chcę prowadzić